panią Mariolą Teszler-Bubel z biura WGN w Ustroniu porozmawiamy o umowach na wyłączność. A w jaki sposób nauczyć doradcę, żeby te umowy pośrednictwa takie na wyłączność był w stanie przekonać klienta? Musi powiedzieć, co proponujemy za tą wyłączność, bo to nie jest, że to jest za darmo, tak? Większość podpisuje umowę na wyłączność, pomimo że ona jest na wysoki procent. Natomiast oferuje bardzo dużą reklamę, oferuje pomoc w załatwieniu różnych kruczków prawnych, które tam mają, bo często są nieuregulowane drogi. Nawet potrafię pogodzić dwie strony, jak są współwłaściciele. A czy od początku stawiała Pani takie umowy na wyłączność, czy jakby... Nie, uczyłam się tego długo. Umowy na wyłączność mam w zasadzie od 2 lat. Wcześniej miałam jakieś tam pojedyncze. Przede wszystkim mam bardzo dobrą opinię, którą podkreślam też agentom, że muszą ją utrzymać. To jest najważniejsze. Więc muszę mieć takich ludzi, na których mogę polegać. Wiem, że mi pomogą i że będę w stanie załatwić różne sprawy prawne, tak? No, tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.